Zastanawiam się, kiedy to się zaczęło. Powszechne przekonywanie ludzi, że cały czas powinno się być produktywnym i robić coś rozwojowego i nie tracić czasu. W ciągu ostatniego roku zaczęłam się angażować w coraz to nowe rzeczy. Z tego prostego powodu, że sprawiało mi to ogromną przyjemność, no i było też czymś innym niż stagnacja, w którą wpadłam wcześniej, kiedy gniłam sobie w głębokiej depresji. W związku z tym jestem wiecznie zajęta. No i z jednej strony fajnie jest robić te rzeczy, fajnie jest angażować się w takie fajne projekty, ale z drugiej strony jest jeszcze taka kwestia, że pracuję na etacie. Nie chcę, żeby mój dzień składał się tylko i wyłącznie właśnie z tych rzeczy do zrobienia, do odhaczenia. Brakuje mi tego, ile książek kiedyś czytałam. Brakuje mi tego, że robiłam to wtedy bez jakiejkolwiek presji i bez gonienia terminu, bo muszę napisać recenzję. Mamy teraz taki kult samorozwoju i produktywności i właśnie bycia wiecznie zajętym. I niestety, ale to jest coś, co jest bardzo łatwo w tym utknąć, bo operuje to na takim mechanizmie poczucia winy. W sensie, jeśli tego nie robisz, no to... No dręczy cię to, no. Tymczasem takie szaleńcze przepracowanie zdecydowanie nie jest moim życiowym celem i to, co chcę zrobić, to właśnie zadbać o to, żebym miała tego czasu więcej, takiego niezagospodarowanego, takiego, w którym nie mam niczego w kalendarzu ani na liście zadań i w którym mogę robić to, na co akurat mam ochotę. Poza tym bardzo mocno wierzę w to, że w życiu chodzi o coś więcej niż tylko o pracę. I chciałabym, żeby to miało odbicie w tym, jak żyję na co dzień. Bo miało przez jakiś czas, ale nie wiem, nie byłam w stanie przestawić się na tryb pracuję na etacie i wydawało mi się, że mogę robić dokładnie to samo, co robiłam wcześniej, kiedy byłam w edukacji domowej i kiedy cały czas należał do mnie. Tak więc Weronika ma obecnie w planach przestanie bycie tak paskudnie zajętą. Dziękuję. To bolało. To naprawdę bolało.